kolaborantem Moskwy i zdrajcą jest premier Donald Tusk. Jak mu się to nie podoba, co ja powiedziałem, może mnie za to pozwać. To, co lekko mnie przeraża, to skłonność, mała skłonność ograniczania wydatków budżetu, a raczej skłonność szukania coraz większej ilości pieniędzy na wydatki centralne, te sterowane przez biurokrację. Premier Donald Tusk mówi, że kłamie każdy, kto obiecuje obniżenie podatków, że to jest niemożliwe w przyszłej kadencji, co najwyżej, jeśli kryzys minie. No, pytanie, co to znaczy? Jego ekscelencja Donald Tusk mówi bzdury, no bo jeżeli obniżenie podatków jest dobre, to właśnie w kryzysie trzeba obniżyć, prawda? Bo jeżeli już jest dobrze, nie ma kryzysu, to po co obniżać? No więc to jest ten facet bredzi. Ja chcę wskazać paru słów dla Hromadzian Białorusi. Bądźcie mocnymi, trzymajcie się, żywie Białorusi. Jak wiemy, akta jest przygotowana w całkowitej tajemnicy już od paru lat. Była przygotowywana, ten dokument był przygotowywany bez jakichkolwiek konsultacji. Był przygotowywany nie przez demokratycznie wybraną władzę. Podpisałem dzisiaj upoważnienie dla polskiej pani ambasador w Tokio, aby podpisała umowę akta. Przede wszystkim nikt nie życzy sobie inwigilacji, nie wiem, sprawdzania prywatnych korespondencji, czy ktoś z nas potencjalnie nie jest piratem. Boję się takich spraw, boję się totalitaryzmu. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Ludzie słuchają tych bredni i nikt się nie śmieje. Nikt się temu bałwanowi w nos nie rzeźbi. Proszę, tak nie obrażajmy się wzajemnie. No nie, jeżeli on tak mówi, no to przepraszam bardzo, on sam się obraża. Myślę, że brakuje trochę tej wrażliwości, którą akurat liberowie posiadali, na takie myślenie, co zrobić, i takiego wysiłku, determinacji, żeby robić wszystko, żeby raczej obniżać skalę opodatkowania niż podwyższać podatki, bo to jest najprostszy numer. Każdego stać na to, żeby ściągnąć u ludzi pieniądze. Dużo ważniejszym pomysłem byłoby nie zubażać państwa, ale nie ściągać od ludzi pieniędzy. Naród dostrzegł ten fałsz. Hańba, zdrada, zbrodnia, podłość. Wygrał pan wybory pod hasłami obniżki podatków 3x15. Jak tylko objął pan władzę, podniósł pan podatek VAT na wszystkie produkty w Polsce. Następnie podniósł pan podatek VAT o 5% na sprzedaż książek, ponad 20% na sprzedaż e-booków i 23% na usługi edukacyjne. Szanujmy się, nie, to jest premier Polski i należy się szacunek. Nie, przepraszam bardzo. Jest to człowiek, który stoi na czele aparatu, który nas wyzyskuje i przypominam, pan Maciej znów na mnie obrazi, ale przypominam, że obecny reżim nakłada na mnie podatki prawie 3 razy wyższe niż Adolf Hitler nakładał na mojego ojca. Bo to bez porównania. To jest skala wyzysku. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób osoba, która notorycznie mija się z prawdą, może w tej chwili komukolwiek z nas, internautów, czy tutaj ludzi, którzy tutaj stoją, cokolwiek gwarantować? Odpowiedzialna władza bierze czasami na klatę decyzje, co do których wie, że nie będą cieszyły się akceptacją większości i że nie zyskuje się w ten sposób popularności. Witam wszystkich. Global News. Zacząłem dzisiaj mocno od Tuska, ponieważ jak widzicie, jak obserwujecie, troszeczkę chyba już widać coraz bardziej, jak sypie mu się grunt pod nogami. Czuje się on niemal osaczony przez głównie służby specjalne, wielki biznes, złych ludzi, którzy chcą go dopaść. Spodziewa się najgorszego. Słuchajcie, podsłuchów, prowokacji. Nie widać go w mediach ostatnio za bardzo. Czekamy oczywiście na expose, które miało mieć miejsce no dobry tydzień temu, bo to jeszcze miało być we wrześniu w zasadzie. No nic z tego. Donald na coś czeka. Trudno powiedzieć na co. W każdym bądź razie jego poparcie, już nawet sondaże starają się w jakiś sposób
no, uwiarygodnić, bo trudno powiedzieć, czy te sondaże, którymi już nawet media mainstreamowe się podpierają, są wiarygodne, no ale jednak to niezadowolenie społeczeństwa jest widoczne coraz bardziej. No i można powiedzieć, że chyba sobie nasz premier zdaje z tego sprawę, że no, pora się zwijać, pora uciekać, pora jakieś tutaj działania podjąć, bo jak dobrze wiecie, on zostanie osądzony, może nawet bez sądu zostanie w pewien sposób ukarany za to, co tutaj wyczynia, wyprawia, co zrobił ze Smoleńskiem i tak dalej. Jedno, co jest pewne, to jest to, że Unia Europejska go nie obroni. Pamiętacie, jak mówiłem o tym, że no, szykuje się dla niego stołek właśnie tam na 2014 w miejsce Martina Schulza. No, nic nie wskazuje na to, że no, ta jego, jak to powiedzieć, jego władza utrzyma się do tego terminu, do tego czasu, bowiem rośnie już to niezadowolenie społeczne, właśnie związane z jego polityką, i właściwie jest widoczny taki popłoch, jaki ogarnął obóz władzy, z mediami przyległymi oczywiście, bo no, przestały działać metody walki z opozycją, retoryka antypisu już nie jest tak komiczna jak kiedyś, zawodzą też narzędzia rozpalające emocje społeczne, ani in vitro, ani próba ponownego wprowadzenia do debaty sprawy aborcji nie wypełniły swojego zadania, także kończą się nam tematy, no a zaczynają problemy, także nie udało się odwrócić również uwagi od skandalicznych poczynań rządu, w tym od tego chociażby w jaki sposób potraktowano rodziny smoleńskie. Poważny profesor Gliński jest wizerunkowym zaprzeczeniem wyluzowanego premiera Tuska, wyluzowanego do tego stopnia, że narażającego państwo i jego obywateli na niewyobrażalne wcześniej doświadczenia. Nie chodzi tylko o Smoleńsk. Zamykanie kliniki onkologiczne to dla Polaków dotkniętych ciężką chorobą brak możliwości leczenia na odpowiednim poziomie, a często nawet śmierć, a popłoch mediów i elit jest tym większy, że ich pupil ani myśli zrezygnować z urzędu, nie ma takiej siły, która by go do tego zmusiła. Dziś czytałem również artykuł o tym, jak powiedział, że zrobi wszystko, żeby utrzymać się przy władzy. Oczywiście jest to dla mnie całkowicie zrozumiałe, że oni tak łatwo władzy nie oddadzą, bo jak dobrze wiecie, dymisja Tuska oznacza więzienie dla większości tych posłów, którzy tam rezydują, bo inaczej nie można nazwać ich pracy i obecności w tym miejscu. W każdym bądź razie sytuacja się zaczyna no, stawiać coraz bardziej klarowna i wydaje się, że Tusk od odpowiedzialności nie ucieknie i też te problemy, które właściwie już go przygniatają, no, nie da się po prostu uciec od nich i od tego, co w zasadzie wszystkie te jego ostatnie poczynania, do czego doprowadziły, prawda? Także kolejnym takim argumentem potwierdzającym, że Tusk się boi, jest to, że no, boi się podsłuchów, prawda? Boi się tego, że w jakiś sposób będzie dalej kompromitowany. Widać, że nie ma zaufania na linii premier spec-służby, takie jak chociażby ABW, gdzie informowałem już, że ABW się sypie, wielu, właściwie 345 funkcjonariuszy odeszło, a teraz mamy kolejną informację o tym, że wiceszefowie ABW, Jacek Mąka, Zdzisław Skorża, odchodzą ze służby. Służyli oni Tuskowi no, przez dosyć krótki czas, aczkolwiek złożyli oni raporty odejścia ze służby no, i to jest o tyle ciekawe, że widać, że jakoś ta współpraca się chyba im nie układa. Jego odejście może świadczyć o tym, że PSL traci wpływy w tajnych służbach, także być może to jest powód, dla którego Donald Tusk zaczyna obawiać się o nie wiem, czy swoje życie, ale o interesy na pewno. O przyczyny eksodusu funkcjonariuszy z ABW i odejścia dwóch wiceszefów tutaj mam taki komentarz o tym, no jest to sytuacja niepokojąca, kiedy w jednym czasie odchodzi dwóch zastępców szefa ABW, chociaż
Z drugiej strony te odejścia były od jakiegoś czasu znane, tylko się przeciągały. W związku z tym jest to zadziwiające. No, wiele pytań nurtuje przynajmniej moją osobę w związku z tym posiedzeniem komisji. Jeżeli będziemy w najbliższym czasie opiniować raporty o odejście obu tych panów, będziemy zadawać wtedy pytania dlaczego. Sam jestem ciekaw ich wyjaśnień, póki co jeszcze się do nich nie dokopałem. W każdym bądź razie zakładam, że no, po prostu nie są oni zadowoleni z takiej pracy, czy też z jakichś tam działań, o których się pewnie nie dowiemy, ale warto o tym mówić, ponieważ to jest bardzo istotne, żeby premier właśnie był w dobrym kontakcie ze spec-służbami. Zresztą dobrze wiecie, że w zasadzie spec-służby to no, mają ogromny wpływ na życie polityczne w naszym kraju, co jest wręcz niebywałe, o czym świadczą chociażby ilość podsłuchów, które są chyba no, w tej skali kraju wręcz rekordowe. Także nie bardzo układa się naszemu premierowi, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Pytanie tylko, jak długo jeszcze to wszystko się przeciągnie. Mam jeszcze tutaj kilka takich innych takich informacji związanych również z Tuskiem. Tak dzisiaj mocno zacząłem od niego, ale obiecuję, nie będę się koncentrował na nim dzisiaj specjalnie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że udostępnianie notatek z rozmów telefonicznych między Tuskiem a Putinem, które odbyli przed katastrofą i po niej, mogły mieć szkodliwy wpływ na realizację polityki zagranicznej Polski oraz utrudniałoby prowadzenie bieżącej polityki zagranicznej. No to pytanie brzmi, o czym oni rozmawiali, skoro to jest tak wybuchowy temat, że nie należy tego po prostu ujawniać, prawda? Powstały jakieś notatki, mam tu informacje o tym, jak to wszystko przebiegało, ale ja myślę, że to tylko pokazuje, że naprawdę jest ta druga strona tych informacji na temat Smoleńska. Jest cała masa różnych źródeł potwierdzających oczywiście to, że nie jest to wszystko tak, jak prezentuje to oficjalna wersja rządowa. No, jeszcze ciekawa, kontrowersyjna w zasadzie decyzja prokuratora okręgowego w Warszawie, która błyskawicznie umorzyła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków i poświadczenia nieprawdy przez komisję Jerzego Millera. Oznacza to, że członkowie komisji odpowiadający za zmanipulowany raport pozostaną bezkarni. Także oni tam jeszcze będą zamiatać to wszystko na ile się da, ale ja myślę, że świadomość Polaków już jest bogatsza o tą informację, że to po prostu był zamach i nie ma o czym już dyskutować, ale no, warto pokazywać chociażby te próby zacierania śladów, wybielania się, no bo co przecież innego im pozostało. Inną z takich informacji dotyczącą Smoleńska jest chociażby to, że przecież lot prezydenckiego samolotu był rejestrowany przez polskie służby kontrwywiadowcze, donosiły polskie media kilka dni po tym zdarzeniu o tym i do dziś opinia publiczna nie poznała tych nagrań, mimo że Polska jako członek NATO dysponuje nowoczesnymi systemami nasłuchowymi, to do dziś także nie udostępniono opinii zdjęć satelitarnych z miejsca zdarzenia i tak dalej. Także to jest kolejny taki argument potwierdzający, jak to pięknie u nas się to stara nadal ukrywać. Jeszcze mam taką informację, że prokuratura prowadząca śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej ma świadomość, że na pokładzie Tupolewa doszło do dwóch eksplozji. To ujawnia Antoni Macierewicz w rozmowie z Anitą Garga z Gazety Polskiej. Poseł zaznacza, że śledczy wiedzą o tym od 2 lat i to ukrywają. Macierewicz wskazuje, że cała sytuacja skupia w sobie jak w soczewce działania prokuratury w sprawie tej tragedii. W sytuacji, gdy dysponuje się materiałem, który wskazuje, że miały miejsce dwie eksplozje, które były przyczyną tragedii smoleńskiej, cały wysiłek powinien być skierowany na zbadanie tego aspektu dramatu. Oczywiście się tak nie stało. Także też zobaczcie, w jednym czasie jakby wypływają też te próby zafałszowania tych informacji. To jest ciekawe, bo i fakty wychodzą, i też wychodzą na jaw jednocześnie próby tego tuszowania. Także bardzo ciekawy mechanizm działania przestrzeni. Zresztą mam tu jeszcze kolejną informację, ale już nie o Smoleńsku, zostawmy ten temat. Oczywiście trzeba troszeczkę powiedzieć o zgromadzeniach, ponieważ
Jak wiecie, prezydent podpisał ustawę nowelizującą właśnie prawo, ale nowe przepisy wejdą dopiero po tegorocznym święcie niepodległości, bo jak to stwierdził, by uniknąć nierównego traktowania organizatorów planowanych zgromadzeń. Także NSZ Solidarność już zapowiada oczywiście, że ta nowelizacja zostanie zaskarżona do Trybunału, ponieważ no co, jest niezgodna z prawem w zasadzie. Projekt nowelizacji skierował do Sejmu oczywiście prezydent. Powołał on po zeszłorocznych zajściach w stolicy w związku z obchodami Święta Niepodległości. Ja pamiętam, oczywiście komentowałem to. I jasno było widać, że to wszystko było prowokowane właśnie na tą okazję, właśnie na ten rok, kiedy ciśnienie Polaków wzrasta i tego typu działania ograniczające tego właśnie typu zgromadzenia będą dla rządu problemem. Także zeszłoroczne obchody Święta Niepodległości były absolutną prowokacją. No i dziś mamy konsekwencję prawną tego, ale no pytanie, czy oczywiście nie zostanie to jeszcze tutaj odrzucone, ale ja sądzę, że nie, ponieważ jak wiecie, jest im to bardzo na rękę mieć pod kontrolą tego typu inicjatywy. Przede wszystkim nowe przepisy wprowadzają zakaz posiadania przez uczestników wyrobów pirotechnicznych, innych niebezpiecznych materiałów, również zakazanie organizacji dwóch lub więcej zgromadzeń w tym samym miejscu. Mieli jeszcze próbę, chcieli jeszcze zabronić nam używania masek, kominiarek, maskowania się, ale podobno ten przepis nie przeszedł. No i co? W czwartkowym komunikacie Kancelaria Prezydenta podkreśliła, że Komorowski nie proponował wprowadzenia bezwzględnego zakazu uczestnictwa w zgromadzeniu osób zamaskowanych. Był jedynie zwolennikiem wprowadzania obowiązku informowania organu gminy o udziale w zgromadzeniu takich osób. Czyli jak będziecie organizowali coś takiego, musicie powiedzieć, że macie 10 kumpli w kominiarkach, bo inaczej no, będą oni najprawdopodobniej, chociaż to w sumie to wy będziecie pociągnięci do odpowiedzialności karnej, bo tam są również przewidziane pewne grzywny za no, jakieś niesubordynacje, jakieś takie wybuchowe reakcje, także przygotowują się bardzo mocno, podejrzewam właśnie na listopad, na grudzień, na te miesiące, w których kryzys uderzy najmocniej, tak czuję, że już będzie mocno w sensie widoczny i zresztą mam dzisiaj dla was bardzo fajny film, taki 15-minutowy, pokazujący no, tego typu zgromadzenia, ale już tak bardzo ogólnie, globalnie i jak widzicie, jednak to też potwierdza, że no, to niezadowolenie społeczne jest no, wszędzie, gdzie się da, w jakiś sposób też pomijane, zaciemniane, bo to przede wszystkim YouTube pełni rolę tutaj tej, no powiem, blokady tych informacji, bo naprawdę ciężko się dokopać już do informacji na temat protestów. Są to bardzo krótkie filmy, w każdym bądź razie jeszcze na razie są, także tyle dobrze. Przejdźmy dalej, ponieważ tutaj myślę, że nie ma co już dalej komentować. Doskonale znacie sprawę. Ja przejdę teraz do następnego pomysłu rządzących. To są podatki. Oczywiście pracują posłowie nad nowym projektem. A zresztą może nawet posłuchajmy najpierw czegoś. O, bo tu mi się... Zróbmy tak. Może... Ale warto jeszcze patrząc na budżet, na projekt budżetu na przyszły rok powiedzieć o zaplanowanych wpływach. Oczywiście jeśli zaplanowano wzrost gospodarczy na poziomie 2,2%, automatycznie można było zaplanować też większe wpływy budżetowe. Już także tegoroczne dane pokazują, że trudno spodziewać się wzrostu, istotnego wzrostu wpływów z podatku VAT. Na pewno trudno spodziewać się wzrostu wpływów z podatku CIT. Po dwóch kwartałach dane GUS pokazują sytuację przedsiębiorstw, ona jest istotnie słabsza. I na pewno wyniki finansowe będą znacznie słabsze. Ponad 30% firm to są firmy, które nie mają dodatniego wyniku finansowego, mają straty, więc zupełnie nie rozumiem, na jakiej podstawie w projekcie budżetu na przyszły rok założono wzrost wpływów z podatku CIT. Konsumpcja słabnie, a więc także nie ma do tego
podstaw, aby zakładać, że nastąpi wzrost, i to istotny, naprawdę istotny wzrost wpływów z podatku VAT. Nawet jeżeli konsumpcja będzie jednak utrzymywać się na, wzrost konsumpcji będzie utrzymywać się na jakimś poziomie bliskim, powiedzmy 2%, jeśli w ogóle to się uda, to będzie fantastycznie, to i tak widzimy bardzo wyraźnie następującą zmianę struktury konsumpcji. W naszych koszykach jest coraz więcej dóbr, które są objęte obniżoną stawką podatku VAT, a nie tą podstawową 23%, więc nawet jeżeli konsumpcja, dynamika będzie całkiem dobra, to ze struktury dzisiejszej, już nawet struktury konsumpcji i zmian, widać, że te wpływy VAT-owskie będą mniejsze, czy mniejsze wzrosty będą niż zakładano. No tak, to jest pomysł oczywiście na nowy VAT od przyszłego roku. VAT ma uderzyć w najbiedniejszych przede wszystkim, właśnie w te no, małe firmy, ale no jak widzicie, tych wpływów za wiele nie ma i nowy pomysł się oczywiście pojawił, mianowicie pomysł nowych podatków, zresztą pomysł znany, ale myślę, że znowu wraca po prostu do łask rządzących z racji tego, że po prostu no, taka konieczność, kończą się nam pieniądze, a należałoby jeszcze coś z tych obywateli wyciągnąć. Dlatego Platforma pracuje nad projektem opodatkowania deszczu. Deszcz z mocy prawa stanie się ściekiem, a za jego odprowadzanie w zależności od powierzchni dachu płacić będą właściciele domów podłączonych do systemu kanalizacji. No, czy to dobry pomysł? Niektóre samorządy już próbowały taki podatek wprowadzić, tylko że opady deszczu w poszczególnych regionach kraju są różne, zatem trzeba będzie zatrudnić urzędników, którzy będą je wyliczali na podstawie specjalnego wzoru. Trochę to oczywiście egzotyczne, no ale to taki najnowszy trend i jest to oczywiście dla naszego dobra. Na Węgrzech mają podatek od niezdrowej żywności, we Francji od napojów gazowanych. No naszej pomyślności ma też służyć podniesienie akcyzy na papierosy, ma ona odstraszyć oczywiście od palenia. W Niemczech gorąca kiełbasa jedzona jest na stojąco, jest opodatkowana na 7%, ale już za jedzenie na siedząco to już to samo kosztuje, to ma, jest to objęte podatkiem 19%. To jest tak zwany podatek od luksusu, czyli od siedzenia. No w Polsce opodatkowane są psy, ale koty już na przykład nie. Także po co ogólnie wprowadzać takie podatki? Podobno w ekonomii zwykle jest tak, że im wyższy podatek, tym danego dobra jest po prostu mniej. W tym konkretnym przypadku mniej ludzi będzie miało psy, czyli podatki mają nas wychować, oprócz rzecz jasna zapewnienia dochodów budżetowych. No, w Częstochowie szykują podatek od pielgrzyma i no, jak widzicie, pomysłów chyba się tak szybko im nie skończą. Także jest to tyle ciekawe, że jest to potwierdzenie w zasadzie, że łapią się już po prostu wszystkiego, żeby wyciągnąć z nas pieniądze. No, dalej realizują politykę globalistów, czyli no, mimo wszystko, jakby to nie wyglądało pozytywnie czy też negatywnie, oni dalej robią swoje. Także bądźcie pewni, że od 1 stycznia mamy nowy podatek VAT i pewnie wiele innych nowych wynalazków, które jeszcze się wyklarują po prostu z czystej konieczności potrzeby, bo przecież nie wiemy, kiedy tutaj z tą strefą euro będzie to zawirowanie. Chociaż do euro to wrócimy. Najpierw jeszcze omówmy sytuację szpitali, ponieważ szpitale tutaj również mają problemy coraz większe. No, nie mówi się o tym za bardzo, bo wiecie, no, jest to troszeczkę informacja smutna wręcz, ponieważ rosnące bezrobocie sprawiło, że tylko w okresie od stycznia do lipca do kasy Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęło 700 milionów mniej niż planowano. To może oznaczać jeszcze dłuższe niż obecnie kolejki do lekarzy w 2013. Jak informuje Dziennik Polski, resort finansów szacuje, że stopa bezrobocia w tym roku osiągnie poziom 13%. Teraz uwaga, bo to są szacunki. Oczywiście szacunki to im ostatnio również nie wychodzą i ja podejrzewam, że ta informacja jest akurat no, takim oswojeniem z bezrobociem, ale ja sądzę, że bezrobocie jest wyższe albo będzie wyższe na pewno. No ale mniej pracujących to przede wszystkim mniej wpływów ze składek zdrowotnych odprowadzanych przez ZUS. Także ponadto na skutek pogarszającej się sytuacji ekonomicznej wysokość pensji nie wzrasta, a wraz z nią
nie wzrasta wysokość składki. I oznacza to, że przyszły rok będzie jeszcze gorszy, jeśli chodzi o czas oczekiwania na wizytę u lekarza lub po prostu na zabieg. Już dziś, żeby dostać się do kardiologa, czy hepatologa, czy okulisty, trzeba czekać do lutego lub marca przyszłego roku. Na operację zaćmy się czeka 2-3 lata, a na wszczepienie endoprotezy nawet do 2026. Także no, ja myślę, że te liczby mówią same za siebie, w jakiej kondycji są polskie szpitale. Oczywiście jest to również zamierzone działanie, które ma na celu doprowadzić do szybszej depopulacji naszego narodu. Przejdę do następnej informacji. Mówimy troszeczkę o zdrowiu, to ja też powiem o bardzo ciekawym sondażu, który się pojawił. Podobno 70% Polaków uważa, że warunki życia w Polsce są szkodliwe dla zdrowia psychicznego i zwiększają ryzyko zachorowania na choroby psychiczne. To jest ciekawe w ogóle, skąd oni takie coś wzięli. Mamy tu oczywiście to zebrany, tutaj mam sondaż w związku z przypadającym 10 października Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego. Także z takiej okoliczności, z takiej okazji zrobiono to badanie. No, 70% Polaków uważa, że warunki są szkodliwe dla zdrowia psychicznego. Słuchajcie, w ogóle jakie to jest ciekawe sformułowanie tego, że prawdę mówiąc, jeżeli ktoś tak twierdzi, to czuje się w pewnym sensie podatny na to. Ja, to jest moja opinia, prawda? No, przeciw takiemu poglądowi jest 21%, 9% nie ma zdania. No, Cebos podkreśla, że przekonanie o szkodliwych dla zdrowia psychicznego warunkach życia wyraźnie jest większe i no, trudno powiedzieć, co jest powodem. Trudno czy też nie trudno, bo jak wiecie, ich naukowy punkt widzenia jest po prostu śmieszny, ale ja sądzę, że to po prostu jest wynik przede wszystkim no, samej polityki i ekonomii na ludzi. No, też można powiedzieć, że to jesień, bo to przecież zawsze tego typu badania były odsuwane naprzód. No, ja mogę stwierdzić, że jest wiele czynników powodujących właśnie to, że ludzie się przegrzewają, przepalają im się obwody, czy też jak to woli, mają depresję, bo te stany psychiczne u ludzi, takie stany ekstremalne się nasilają i wiem to po prostu od moich znajomych lekarzy, którzy mówią mi, że coraz to młodsi ludzie po prostu chorują na choroby psychiczne, co jest absolutnym ewenementem i jednocześnie dowodem na to, jak też media prują po prostu, jak piorą ludziom mózgi i to też jest bardzo często przyczyną tego typu schorzeń. Inny mam też ciekawy komunikat, mianowicie ponad 350 milionów ludzi na świecie cierpi na depresję i zaburzenia psychiczne. I to wynika z ostatnich danych Światowej Organizacji Zdrowia. Według nich depresja występuje przede wszystkim właściwie we wszystkich regionach. Badanie poprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia pokazuje, że w zeszłym roku na depresję cierpiało około 5% światowej populacji. Większość chorych stanowią kobiety i też zwracają oni uwagę, że depresję należy odróżnić od zwykłych zmian nastrojów, bla bla bla. W każdym bądź razie znowu kolejne liczby i też powiedziano tu bardzo ciekawą rzecz, że no, jest to 350 milionów ludzi. No, w skali świata czy to dużo, czy mało, trudno powiedzieć. W każdym bądź razie prawda jest taka, że no, ja też nie wierzę w te liczby. Ja sądzę, że to oczywiście może być dużo większe. Takie mam przeczucie. No, mam tu jeszcze kilka takich porad, jak sobie powiedzmy z tym radzić. W każdym bądź razie na pewno istnieją bardzo skuteczne metody walki z tymi schorzeniami, no ale przede wszystkim myślę, taką jedną najlepszą byłoby po prostu zmienić system, zrobić mu reset i to spowodowałoby, że naprawdę wielu ludzi by wyzdrowiało momentalnie. Także jeszcze tutaj powiem tyle, że w swej takiej najcięższej formie no, te schorzenia mają prowadzić do samobójstwa. Ja też, jak ktoś ma, właśnie interesują mnie tego typu statystyki, bo bardzo trudno je wyciągnąć. A jak wiecie, no, mamy troszeczkę powodów do tego, żeby sądzić, że tego typu schorzenia psychicznie globalnie będą się nasilały i ja też wiem, bo szukałem, no, nie ma za wiele takich badań naukowych i czy też są one nierzetelne, bo ja tam Światowej Organizacji Zdrowia nie ufam,
Nie jest to organizacja, która w jakiś sposób dba o nasze zdrowie. Zresztą chyba nie muszę wam tego tłumaczyć. Polecam poszukać na YouTubie, czym zajmuje się naprawdę Światowa Organizacja Zdrowia, z kim współpracują. No ale ważne jest to, że chociaż jakieś informacje z tej dziedziny wychodzą, a tu akurat widzicie, udało się wyłowić mi dwie takie potwierdzające to, że jednak to chyba narasta. I z czego to wynika? No, ja bym tu sporo mógł powiedzieć, ale zostawię to na inny program. Zobaczymy, na ile będzie się to nasilać, jakie będą następne prognozy. Mam tu jeszcze taką matrixową sprawę radarów. W zasadzie, no powiem krótko, one są nielegalne. Nie jest oczywiście to jakby problemem dla rządzących, bo no, sam przepis mówiący o gromadzeniu danych i obrazów z fotoradarów przez Inspekcję Transportu Drogowego jest niezgodny z konstytucją i tak twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich. Zwróciła się ona z tym oczywiście do naszego ministra Nowaka, ministra transportu. No, on ma się tam odnieść do tego, póki co pismo przyjął, tak? Także nie wiem, jak sprawa się dalej zakończy. W każdym razie się nie zakończy tak prędko, bo jak wiecie, potrzebne są pieniądze, a radary stoją już niemal co kilometr w większych miastach, jak nie jeszcze częściej, także jestem sam ciekaw, jak teraz te sprawy związane z wyciąganiem z ludzi pieniędzy będą się w najbliższym czasie rozwijały, bo to ja widzę, już są desperackie takie próby po prostu zalepienia tej dziury budżetowej, bo też kredytów się nabrali Rostowski ostatnio, ale to myślę, dobrze wiecie. Zaczniemy troszeczkę teraz mówić o sytuacji ekonomicznej w Grecji i w ogóle w Europie, bo robi się w mediach taki ogólny jakby, takie rozmycie tego tematu. Zauważcie, że niewiele się mówi ostatnio w ogóle o Grecji, o tych rzeczach, które no, się tam naprawdę dzieją. Co najważniejszego jest to, że dzisiaj w Atenach rozpoczęła się pierwsza od początku kryzysu wizyta kanclerz Angeli Merkel pod oczywiście okiem licznych sił bezpieczeństwa. Zaciskanie pasa, no, to wymóg narzucony pogrążonych w długach Grecji. W zamian za pakiety ratunkowe przyznane jej przez partnerów ze strefy euro i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. No, na program oszczędności nalegają przede wszystkim Niemcy, jako pierwszy europejski kredytodawca. No, we wtorek, jak wiecie, czyli dzisiaj, mam właśnie miejsce to spotkanie i też trwają różnego rodzaju manifestacje przeciwko środkom oszczędnościowym, przed tym, które chcą tu wprowadzić właśnie trojka. No i co? W zasadzie Merkel powinna jechać do domu. Po co tu przyjeżdża? Już dość nam do piekła. I to są takie komentarze właśnie Greków. Też mam tutaj troszeczkę tego, co jest na tych transparentach, które oni tam przynieśli. Nie dla Czwartej Rzeszy, precz z imperialistami i tak dalej. Także zobaczcie, zmieniają się już troszeczkę treści. Ludzie też budzą się na tyle, że widzą, że tu problemy są właśnie w rękach banków i to oni tutaj rozdają karty, także tu już nie jest chyba tak wyraźnie atakowany rząd, co jakby już ten rząd światowy, można by powiedzieć, bo to przecież ja myślę, w tych grupach ludzi tam na ulicach istnieje bardzo dobrze rozwinięty system informacyjny. Ja sądzę, że tam wszyscy wiedzą raczej, o co chodzi z tym kryzysem, o co chodzi z Grecją. W każdym bądź razie jeszcze jedna ważna informacja, bo trwają też negocjacje oczywiście z tą trojką. Mam na myśli Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Unię Europejską i Komisję Europejską i Bank Centralny. No, podobno zostały poczynione jakieś postępy. Powiedziano, że stanowiska stron zbliżają się do siebie, ale też podobno nie ma szans na osiągnięcie porozumienia w sprawie dodatkowych oszczędności. No, Grecy nie zgadzają się przede wszystkim na ten krok, na jeszcze większe zaciskanie pasa, ale rozmowy trwają i o co chodzi, bo powiem wam szczerze, że sam zastanawiam się, dlaczego to tak długo trwa. Mówiło się o tym, że Grecja powinna wyjść ze strefy już we wrześniu, minął wrzesień, nadal te rzeczy się jakoś opóźniają,
Ale mam tu taką informację dosyć konkretną i od tego, czy Grecja spełni warunki, zależy w zasadzie, no, przyszłość strefy, to wiecie, ale jest tu informacja, że w zasadzie, gdzie mi to umknęło? Tak, że pod koniec listopada, jeżeli nie zostanie podjęty jakiś środek zaradczy, po prostu jeśli Grecy nie ulegną Unii, no to będzie ogłoszona niewypłacalność Grecji, czyli koniec listopada, czyli jeszcze miesiąc ta sytuacja będzie, no, taka zawieszona w powietrzu. Jak widzicie, no, nie jest łatwo, ponieważ ja sądzę, że rząd zrobi wszystko, żeby strefa nie upadła, ale obywatele też zrobią wszystko, żeby, no, już bardziej nie zbiednieć. Także słuchajcie, dwie grupy sił, jedna i druga ma własne interesy, a w zasadzie wynikiem tej batalii, wynikiem tej dyskusji ma być dalsza przyszłość euro. Zresztą mam jeszcze Hiszpanię, którą chciałem omówić tak krótko, bo tam już bezrobocie również bije rekordy. W zasadzie we wrześniu liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się w skali miesiąca o 80 tysięcy ludzi. Oznacza to, że liczba poszukujących pracy wynosi obecnie 4,7 miliona. Stopa bezrobocia w Hiszpanii rośnie z miesiąca na miesiąc. Jest najwyższa w 36-letniej historii demokracji. I ekonomiści też szacują, że w przyszłym roku bezrobocie jeszcze bardziej wzrośnie o co najmniej 2%. Od dłuższego czasu Hiszpanie są w recesji i też pojawiają się wątpliwości, że będzie można ten kraj jeszcze jakoś również uratować, bo no, tak pogłębiająca się recesja lokalnie na razie w tych państwach, no, staje się problemem lokalnym na razie, ale fakt jest taki, że to niezadowolenie już się utrzymuje i jest coraz bardziej gwałtowne i zresztą za chwilę wam to pokażę na bardzo fajnym filmie, który znalazłem wczoraj. Jest to taka kompilacja wydarzeń, która ma na celu pokazać, odczuć przede wszystkim to tempo zmian. Moje programy, jak tak z tygodnia na tydzień robię te rzeczy, to w jakiś sposób pokazują to, jak te wydarzenia się zagęszczają, przyspieszają i tak dalej, ale mam tutaj taki właśnie taką dwumiesięczną kompilację takich właśnie wydarzeń globalnych i jest to wszystko przedstawione w takiej koncepcji, że, no, idzie transformacja, coś się zmienia, także bez komentarza, nic nie mówię, wczujcie się po prostu w to, co się teraz tam dzieje. Well, the earth is shaking in Southern California. At least 30 quakes striking since Tuesday night. Just yesterday, 4 mid-sized quakes hit. They were centered near and around Orange County. The strongest, a magnitude 4.5, you definitely can feel that. And it was felt across a wide swath of that region. Recent studies have suggested that a swarm of smaller quakes sometimes comes before a big quake. A pair of strong earthquakes, both measuring more than 6.3 on the Richter scale, has leveled at least 6 villages in northwestern Iran and damaged dozens of others. Iranian state TV has reported a heavy death toll. In breaking news, coming in, a strong earthquake with a magnitude of 7.5 struck off the eastern Russian coast to the north of Japan, but no tsunami warning was issued by Japanese authorities. On this Sunday, a seismic swarm is causing extensive damage just to our east, and all this shaking is rattling nerves around San Diego County. This swarm is made up of more than 200 quakes, two of which were as strong as 5.3 and 5.5. A powerful earthquake struck El Salvador this morning. It was a 7.3 magnitude quake off the coast about 100 miles southeast of San Salvador. Several aftershocks were felt, including one measuring 5.4. A tsunami warning was posted.
A tsunami warning is in effect for the Philippines after a massive 7.6 earthquake struck off its eastern coast early Friday morning. Tsunami warning for Japan, Taiwan, and several Pacific islands. The warning remains in place, though, for Indonesia. A huge earthquake struck near Costa Rica today, setting off a tsunami watch. The 7.6 quake struck off the coast about 95 miles away from the capital of San Jose. The coastlines of Brazil, Mexico, and most of the Caribbean island are under a tsunami warning. A series of earthquakes hitting southwestern China, killing at least 43 people. According to the U.S. Geological Survey, the four quakes ranged from a magnitude 4.8 to 5.6. Chinese media reports the quakes damaged more than 20,000 homes. We'll continue monitoring that situation for you. And also overnight, a 3.5 magnitude earthquake rattles West Hollywood. It is the second this week that a quake hits that Southern California there. Residents in China's southwestern megacity of Chongqing have been puzzled by this strange sight this week. These images of the Yangtze River, the longest in China, have been surfacing since Wednesday. This stretch of the river around Chongqing looks like it's been dyed blood red. A giant wall of dust 2,500 feet high. The giant dust storm that blanketed Phoenix was so thick, so otherworldly, people throughout the city took out their cameras to record it as it coats the city, turning daylight into an unhealthy brown haze. An area of Arctic sea ice the size of Canada and Alaska combined has been lost. That's according to the National Oceanic and Atmospheric Administration. An animation released by the U.S. agency shows the daily average sea ice between 1979 and 2012. And for the first time since satellite observations began, ice cover is less than 4 million square kilometers. Scientists say the drastic decline is a strong sign of long-term global warming. An 8-foot sinkhole opening up in the parking lot. Driver of that car, not surprisingly, a little stunned. NASA sent us some remarkable pictures today of a solar flare. A massive explosion on the surface of the sun last Friday shot a tongue of fire half a million miles into space. That sent a cloud of highly charged particles toward the Earth. Astronomers got the shot of a lifetime last night when something impacted the planet of Jupiter. The fireball was only visible for about 2 seconds, if that, but astronomers say it is significant. What an image that has the astronomy world buzzing of a huge explosion on the surface of Jupiter. So, you know, I'm imagining that size is pretty rare. This type of thing, Brandon, doesn't happen a lot because, yeah, everybody's all on Twitter and talking about it. Right, no, yeah, you're right. It is rare, and it's especially rare to catch. When we begin tonight with breaking news, on the anniversary of the 9/11 attacks, Americans and American symbols in two Arab countries tonight are under attack by radical Islamist forces. That left the U.S. ambassador and three other Americans dead. American embassies around the world have been put on alert, warned against demonstrations and violent attacks. Overnight, U.S. Navy forces began moving two U.S. destroyers armed with cruise missiles to the coast of Libya, part of the heightened state of alert across the region. This is all still very volatile. A foul odor drifted through Southern California today. The rotten egg smell spread across the region from the Inland Empire to the Los Angeles Basin and into the San Fernando Valley. Folks from Palm Springs all the way to the Simi Valley
could smell it. And they describe it as a rotten egg smell, you know, like a sulfur type smell, and a thick haze accompanied it. As a matter of fact, as you look right behind me, you could barely see those mountains this morning. Hot magma, a volcanic eruption leading to clouds of ash in San Diego County. Comments from the U.S. Geological Survey are sparking questions about a scenario you may not have heard about. Thousands of Guatemalans have been forced from their homes because of an erupting volcano. Ash and lava have been spewing from Fuego. More than 30,000 people have already been told to get out of the area, and hundreds of others are on alert. I also want to take a moment to address the video circulating on the internet that has led to these protests in a number of countries. Let me state very clearly, and I hope it is obvious, that the United States government had absolutely nothing to do with this video. A wave of violent protest is happening right now across the Middle East and Africa. They were chanting death to America as they ripped down the American flag and set it on fire. The fires of anti-Americanism are burning around the world tonight, all sparked by a film called The Innocence of Muslim. The U.S. State Department is dealing with a full-blown crisis. Some were small pockets chanting, flag burning. Others exploded into deadly riots. But if we put all the demonstrations on a map, you can see how the anger has spread like a global plague. Over 30 countries saw protests today, and now a total of 6 American posts have come under attack. In Tunisia, 2 protesters were killed by local police as an embassy building burned. 3 more were shot down in Sudan before the angry crowds turned on the German embassy. And in Lebanon, it was American restaurants that felt the crowd's wrath. The number of dead over an amateur film deriding Islam is now more than 50, just 1 week since the protests began. It's no longer about burning down US embassies in Muslim countries. In Europe, they're calling for holy war. Indonesia's Mount Gamalama erupted in dramatic fashion on Sunday, spewing ash into the atmosphere, covering the nearby city of Ternate. Driving conditions in Ternate have become dangerous due to the smog caused by the ash. An Australian filmmaker has captured what's being described as a fire tornado on camera. The extremely rare phenomenon occurred in the outback near Alice Springs. It's a twister which has sent even weather experts spinning. Filmmaker Chris Tagney, who recorded the extraordinary sight, witnessed flames spiraling 30 metres high, generating noise like a fighter jet.
It's being described as a fire tornado. A man is claiming that he's filmed video of UFOs above his Melbourne home. He says he saw the fast-moving, colourful object flying in the sky last Tuesday night, and it was briefly joined by a second object. And I've got to affirm that this object was not stationary, so it was no planet or star or anything like that. It behaved in no manner of an aircraft that I've ever seen here on Earth. Now, people across the UK have reported seeing bright objects in the sky last night, thought to be a meteor shower. There were sightings in Northern Ireland, parts of central Scotland, the Midlands and East Anglia as well. Tales of fire, as some listeners to BBC Radio have been describing tonight. And you can see there's several there moving slowly along the sky. It was like Independence Day. It must have been 10 or 15 huge pieces on fire. It was something pretty large breaking up in the atmosphere. I've seen shooting stars and meteor showers before, but this was much larger, much more colourful. Brisbane was blanketed in thick fog for several hours this morning. The whiteout spanned most of the state's coastline, stretching from the border as far north as the tropics. This was Brisbane at sunrise. The skyline is almost completely covered. All right, we've got some breaking news involving Spain. There is word that there are riots going on in Spain over austerity. Yeah, this was a planned protest. It's turned out to be bigger than they expected and more violent than they expected. They're trying to surround the parliament. Homes, businesses, schools and farmland underwater after the heaviest rainfall in Nigeria for 40 years. Britain has been hit by its worst September storms in 30 years after weeks of rain fell in just a few hours. Floodwaters swept through towns and villages, forcing hundreds of people from their homes. And rough seas whipped up foam, turning the water into whitewash that swamped a fishing village in Scotland. Dozens of flood warnings are in place. That sent a cloud of highly charged particles toward the Earth. No jak widzicie, tempo tych zmian jest bardziej widoczne właśnie na takich kompilacjach, gdzie można naprawdę prześledzić to, ile na świecie się dzieje i jakie te wydarzenia no, są już wielkie. Praktycznie rzecz biorąc, mogliście tu obejrzeć głównie protesty, jakie mają miejsce na świecie i też no, w skali ostatnich 2 miesięcy to i tak jest sporo. Właśnie ten gniew chociażby w świecie islamu, który został spowodowany w zasadzie przez taką prowokację. Tam Hillary Clinton zapewniała, że Amerykanie nie mają nic z tym wspólnego. No ja akurat w to nie wierzę. Ja myślę, że to było celowe działanie. W każdym bądź razie problemy świata jakby narastają, to zagęszczenie wydarzeń jest coraz bardziej widoczne. No, kolejnym problemem, którym chciałbym się właśnie zająć, to są ceny żywności, tegoroczne susze w Ameryce, przez które znacznie wzrosły ceny kukurydzy i pszenicy, mogą doprowadzić do kolejnych gwałtownych wystąpień na świecie. Nawet na miarę drugiej arabskiej wiosny alarmują tutaj naukowcy. Dzieje się tak, ponieważ kraje Afryki oraz Bliskiego Wschodu są uzależnione od importu zbóż przez suche lato. Zbiory kukurydzy w Stanach, które stanowią znaczny odsetek globalnych zapasów, są w tym roku wyjątkowo słabe, a tym samym wzrosła też cena ziarna. Dodatkowo zgodnie z amerykańską polityką dotyczącą energetyki, niemal połowa kukurydzy będzie przeznaczona na produkcję etanolu do paliw. Także w innych rejonach świata katastrofy naturalne przerzedziły zbiory zbóż, co jest przyczyną właśnie tych wzrostów cen żywności. Według amerykańskich naukowców może to doprowadzić do zamieszek w krajach uzależnionych od importu ziaren. Także kolejna tutaj nieciekawa informacja. No ale jak sami widzicie, klimat się zmienia bardzo gwałtownie i rzeczywiście te susze, te rekordowe w zasadzie susze,
no, mają w końcu swój skutek, no, taki, a nie inny. Jest to na pewno niepokojąca informacja, no ale zobaczymy. Podobno przyszły rok ma być jeszcze bardziej gwałtowny w różnego rodzaju zjawiska atmosferyczne i no, podobno jeszcze ta susza, która jest rekordowa chociażby w Stanach, w wielu innych państwach, ma być no, jeszcze bardziej uciążliwa w przyszłym roku, także zobaczymy. Kolejny temat, którym chciałem się dzisiaj zająć, jest monitoring w Wielkiej Brytanii. No, jak wiecie, tam w tym sercu w zasadzie tej administracji NWO jest taka konieczność, żeby tych obywateli bardziej prześwietlać, i tutaj technologia monitoringu rozwija się szybciej niż zdolność regulacji prawnej. I to jest opinia pełnomocnika rządu Wielkiej Brytanii do spraw monitoringu. Ostrzega on przed ostrą reakcją opinii publicznej na coraz liczniejsze kamery wysokiej rozdzielczości. Powiedział też, że mamy do czynienia z wielkim bratem na wielką skalę. Nowoczesne kamery zdolność mają wychwycania poszczególnych twarzy z odległości pół mili, czyli jest to około 3/4 kilometra. Renison ujawnił, że teraz prowadzi się badania nad powiązaniem oprogramowania służącego do identyfikacji twarzy z policyjną bazą danych. Umożliwi to błyskawiczną identyfikację osób wcześniej notowanych przez służby bezpieczeństwa. No i zadaniem takiego pełnomocnika jest opracowanie zaleceń regulacji dla kamer monitoringu w Anglii i Walii. No i w kwietniu 2013 roku ma on przedstawić raport Izbie Gmin. No, kamer monitoringu jest w Wielkiej Brytanii nie tylko coraz więcej, lecz stają się one coraz bardziej precyzyjne. Już teraz dostępne są kamery o rozdzielczości 29 megapikseli, czyli większej niż mają niektóre aparaty fotograficzne używane przez zawodowych fotografów. Z danych przygotowanych przez BBC wynika, że do końca 2012 roku w Anglii i Walii będzie zainstalowanych prawie 130 tysięcy kamer wysokiej rozdzielczości, a do 2016 ich liczba wzrośnie nawet, uwaga, do 3 700 tysięcy. No, jakość obrazu poprawia przestawianie się z technik analogowych na cyfrowe oraz inne technologiczne wynalazki. Firma Bosch prowadziła na przykład oprogramowanie nieustannie regulujące ostrość, tak by zapewnić jak najwyższą jakość obrazu. No, jeszcze ten mam tutaj taki komentarz, że będzie to jeszcze oczywiście konsultowane w rządzie oczywiście brytyjskim, ale wydaje się, że no, jest to proces absolutnie niezbędny dla globalistów i te kamery no, będą z czasem oczywiście już niemal wszędzie, jak widzicie. Chociażby na tym obrazku jest to tak fajnie przedstawione, że ludzie się już z tym oswajają, to jest już niby normalne. W każdym bądź razie dobrze, że pojawiają się takie głosy sprzeciwu, no bo jak widać Wielki Brat Wielkiej Brytanii no, chce mieć te oko największe, także macie tutaj liczby 3 700 000 do 2016. Jestem ciekaw, ile oni chcą mieć tych kamer w ogóle na świecie. Liczba pewnie też byłaby porażająca. Ale poczekamy, może kiedyś taka informacja również się pojawi. Teraz, jak już mówimy o technologiach, chciałbym powiedzieć troszeczkę więcej na temat tego pana. Oszołom, szaleniec, oszust, szarlatan, nawet antychryst, takie i inne epitety pojawiają się na określenie Meshrama Keshe, irańskiego fizyka nuklearnego, o którym nagle zrobiło się głośno. Krótka wzmianka o jego wizji przyszłości, która jest na wielu blogach, cieszy się ogromną popularnością. Przez kilka dni zdołałem poprzeglądać trochę tych materiałów. Jest bardzo dużo szczegółów, bardzo dużo drobiazgów i też bardzo dużo ciekawych deklaracji. No, dla krytyków najważniejszym argumentem jest to, że wynalazca nie zademonstrował w pełni żadnego ze swoich urządzeń. Pusta butelka po Coca-Coli z zamontowanymi elektrodami, przez które płynie nie wiadomo skąd prąd, nie jest argumentem jakimś przekonującym. Może to być jakiś sprytny trik, no ale jest też dużo innych takich obiecujących informacji, właśnie które mają tutaj na celu
przybliżenie samej mentalności Keshe. No, co ciekawego powiedział i co ogólnie się mówi na temat Keshe, to jest to, że Iran pokazał potęgę tej technologii, ponieważ w ciągu kilku dni amerykański samolot został przechwycony. Można było zauważyć, że był w całości, a nie w kawałkach. Ja przypomnę wam, to było oczywiście w zeszłym roku, kiedy no, Amerykanie stracili swojego drona nad Iranem. Pamiętam, też pokazywałem komentarz Davida Wilcocka, który twierdził, że ten dron został przejęty przez istoty pozaziemskie i też no, bardzo to mnie wtedy zaciekawiło, no bo taką zabawkę jak dron amerykański naszpikowany najnowocześniejszą technologią jest bardzo ciężko prawdopodobnie tak po prostu uziemić, prawda? No i dzisiaj pojawia się tutaj wyjaśnienie właśnie tego, że zostało to wykonane dzięki technologii właśnie Fundacji Keshe, a jest ona rozwijana w Iranie od 2008 roku, także to stawia zupełnie innym świetle Iran, jeżeli chodzi o jego potencjały obronne i no, mam tutaj więcej na ten temat. Ta technologia jest bardzo precyzyjna, potrafimy zrobić to. Rozwinęliśmy ją nie po to, by przechwytywać samoloty, ale by wyłapywać materiały z przestrzeni kosmicznej. Rozwinięta jest tak daleko, że może posłużyć w przyszłości do wyłapywania wszelkich meteorytów, które mogą nam zaszkodzić. Ta technologia jest prosta, wyjaśniam już, że nasz system może kontrolować pole grawitacyjne i magnetyczne. Możemy go zwiększyć bądź zmniejszyć. Robi się to tak, że pozycjonuje się równolegle z samolotem i dopasowuje do prędkości. Następnie wystarczy zwiększyć swoje pole magnetyczne tak, żeby obiekt stał się częścią naszego systemu, jego struktury. Samolot, który leci w powietrzu, nie ma własnego systemu, jest częścią tego powietrza, tak więc trzeba go uczynić częścią własnego pola magnetycznego, przez co uzyskuje się kontrolę. Piękno tego systemu leży w tym, że podobnie jak w przypadku Ziemi, kreowane jest dynamiczne pole magnetyczne. To działa jak pralka, kręci się, ale ponieważ to pole jest dynamiczne, to wchłania to słabe promieniowanie magnetyczne radaru, które już nie wraca. No, jest to może trochę skomplikowany opis, aczkolwiek sądzę, że bardziej precyzyjny opis jest jeszcze bardziej skomplikowany. Przede wszystkim opiera się on na tym paradygmacie wiedzy, który się tworzy, bo jak wiecie, ta technologia nie jest niczym nowym, nawet dla syjonistów podejrzewam, że oni to już dawno mają. No ale teraz mamy to w rękach Fundacji Keshe i też co mi się tu podoba, to to, że możliwości, jakie daje ten system, chociażby no, antygrawitacja, prawda? Bo tutaj tych patentów Keshego jest podobno wiele, ale najbardziej właśnie ciekawi mnie tutaj antygrawitacja i oczywiście wolna energia. Ale na przykład co tu ważnego jest to, w przypadku lotu samolotem mamy do czynienia z oporem powietrza tarciem, a znowuż w tym systemie, ponieważ można powiększyć pole magnetyczne poza granicę, to fizycznie pojazd nigdy nie styka się z powietrzem atmosferycznym, także jest to lot w zasadzie bez tarcia. Maksymalna prędkość pocisków międzykontynentalnych wynosi 2-3 machy, a gdy podróżuje się w systemie zabezpieczonym polem elektro, znaczy polem magnetograwitacyjnym, prędkość 25 do 40 machów jest normą, czyli no, 25 do 40 machów to jest ponad 25 tysięcy kilometrów na godzinę. Także rzeczywiście, słuchajcie, przy tego typu technologii wszystkie tego typu wynalazki jak czołgi, samoloty, statki, to w ogóle to nie ma żadnego porównania. Okręty są wannami, samoloty to są samoloty papierowe, także Amerykanie doskonale o tym wiedzą. Ich samoloty takie jak F-16, F-18, no są po prostu bezużyteczne. Oni wiedzą, co ta technologia potrafi. Nie ma już znaczenia, że Izrael, czy Ameryka, czy Rosja ma broń chemiczną. Jest dostępny nowy arsenał. Jest to właśnie ten system, który może wytworzyć pole grawitacyjne dowolnego elementu we wszechświecie. Także co jeszcze fajnego powiedział, to jest to, że znaczenie nacjonalizmu, religii, koloru skóry czy rasy jest skończone. Wiem, że Amerykanie tego słuchają. Chcemy rozmawiać o pokoju, nie o groźbach.
Bardzo fajnie to ujął. Oczywiście ja się z tym w 100% zgadzam, że nowy paradygmat wiedzy rozwali wszystkie dogmaty i uważam, że no, w tej chwili cache stanowi potencjał naprawdę rewolucyjny i można by powiedzieć, że no, technologia, jaką on dysponuje, mogłaby naprawdę zniweczyć plany globalistów. W mojej ocenie jest to jeden z dwóch elementów, które mogłyby na świecie gwałtownie zaprowadzić pokój i uważam, że no, cache ma potencjał naprawdę niemal bohatera. Zobaczymy, co pokaże w grudniu, ponieważ zapowiedział on już takie konkretne pokazy tej swojej technologii i wydaje się, że będzie to no, na pewno przełomowy pokaz i wydaje się, że też to, co on tutaj proponuje, mianowicie, żeby stworzyć taką radę administracyjną, która koncentrowałaby w swoich rękach trzy podstawowe sektory, mające od zawsze wpływ na ludzką kondycję, politykę, religię i naukę. No, co mnie tutaj trochę zaskoczyło, to jest to, że on widzi organizowanie jakby dalej tych nowych struktur świata w myśl tej technologii, to jest współpraca z ONZ-em. Nie wiem dlaczego tak sobie to wymyślił. Myślę, że może miał na myśli po prostu inny ONZ, nie ten syjonistyczny. I może o to tutaj chodziło. I drugą taką kontrowersyjną rzeczą to jest to, że chciał również współpracować z Domem Uniwersalnej Sprawiedliwości, który ma swoją siedzibę w Hajfie, czyli w Izraelu. I ta organizacja reprezentowałaby wszystkie religie i wyznania świata i to ona miałaby za zadanie powołanie grupy 8 naukowców, z których jeden byłby potem wybrany przez ONZ jako trzeci członek Rady, przedstawiciel nauki. W ten sposób ludzkość będzie miała możliwość podejmowania decyzji w sposób harmonijny i przejrzysty w powiązaniu z szacunkiem dla każdego wyznania i konsultacją strony politycznej, czyli ONZ. No, to akurat mi się nie podoba, tego typu pomysł. No, ja wiem, że sam prezydent Iranu nie jest gorącym zwolennikiem ONZ-u, także może warto pominąć na razie tą kwestię taką daleko idącą, bowiem ja myślę, że ta technologia, jeśli wyjdzie oczywiście praktycznie, no to i tak spowoduje chwilowe podziały, takie, że jednak państwa jeszcze nie będą dążyły do takiego globalizmu, w sensie oczywiście pozytywnym, bo ja uważam osobiście, że rząd światowy jest potrzebny, ale nie rząd światowy pod kontrolą kabalistów, bo no, to nie wróży nic dobrego, a ten potencjał, jaki ma właśnie cache, wydaje się takim bardzo szczerym, także pojawia się dużo tych takich wypowiedzi, ja tutaj mam ich bardzo dużo, ale ja namawiam do poszukania, bo jest już trochę tych opracowań w sieci więcej i też zainteresowanie tym tematem jest większe, także jak znajdziecie coś ciekawego, to też publikujcie, bo uważam, że no, jest to taka niespodzianka z przestrzeni dla ludzkości chyba, bo sytuacja, jak widzieliście w poprzednim filmie, wygląda dramatycznie. No, a to już następny temat, który chciałem dzisiaj poruszyć. To jest oczywiście ten słynny kamerdyner, który jest oskarżony o wynoszenie dokumentów, Paolo Gabriele. Przedstawił bardzo ciekawą informację. Nie wiem, czy ludzie zwracają na to uwagę. Mnie to oczywiście zaciekawiło. Jak wiecie, w zeszłym tygodniu miał miejsce jego proces. I też jest taka informacja, że w domu Gabriela znaleźli ponad 1000 dokumentów z Watykanu, w tym oryginały podpisane przez papieża ze wskazaniem, iż powinny być one zniszczone. Znajdowały się one, jak wyjaśnili, wśród setek tysięcy innych dokumentów przechowywanych przez kamerdynera, dotyczących masonerii, działania Watykańskiego Banku czy byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego i innych czołowych polityków, a także na przykład jogi czy buddyzmu.
Z ustaleń śledztwa wynika także, że Gabriele był zafascynowany okultyzmem, lożami masońskimi i służbami specjalnymi. To jest właśnie to, co mnie zaciekawiło. Jak taki oddany papieżowi przykładny katolik jednocześnie interesuje się jakby tą mroczną stroną tej świętej wiedzy. Także to też dobitnie pokazuje, czym oni się tam tak naprawdę zajmują, bo ja nie sądzę, że tam akurat ta funkcja tego Gabriela ograniczała się tylko do roli kamerdynera. Ja myślę, że on tam miał wpływ na wiele innych rzeczy, ale ta informacja o tym, że on się zajmuje okultyzmem jako najbliższy, prawie jeden z najbliższych współpracowników papieża, pokazuje naprawdę, czym tam się w tym Watykanie oni po prostu bawią. I tego typu informacje, widzę, też zaczynają wyciekać. Prawdziwa natura Watykanu i ludzi związanych z prawdziwym, że tak powiem, światem polityki kościelnej, bo tam oczywiście jest to bardzo złożona struktura, jest podzielone to wszystko oczywiście na tych wierzących katolików i na tych niewierzących gadów, którzy oczywiście posługują się kabałą, posługują się tą czarną magią, okultyzmem właśnie po to, no, żeby kontrolować i dominować nad światem. A właśnie ta informacja tutaj utwierdza jak najbardziej, że ten proceder dalej ma miejsce i że ludzie związani ze środowiskiem papieskim, właśnie ci najbliżsi, to są po prostu gorący miłośnicy satanizmu i tak należy to interpretować. Przejdźmy dalej. Mam tu też jedną dobrą informację. Tego pana chyba wam przedstawiać nie będę musiał. Wszyscy wiedzą, kim on jest. To jest Hugo Chavez. Dobre jest to, bo wygrał wybory kolejny raz. Ten polityk uzyskał ponad 54% oddanych głosów. Wygrał niedzielne wybory prezydenckie. I to, co ciekawe, to jest to oczywiście, że no, jest to jeden z nielicznych, jeden z nielicznych wodzów, którzy opierają się syjonistom i robi to oczywiście bardzo konkretnie. Mimo wszystko jest to o tyle ważna wiadomość, bo czytałem również, że były próby różnego rodzaju bojkotu tych wyborów, czy też fałszowania i tak dalej, ale jest to o tyle ważne, że ten człowiek oczywiście też współpracuje z Iranem, też stara się jak najbardziej ukazywać tą mroczną stronę polityki syjonistów. Zresztą tam nie ma innej strony jak mroczna, także ważne, że tego typu ludzie dalej są na swoich miejscach. To też dobitnie pokazuje, że jednak syjoniści nie mają kontroli wszędzie i ten opór nadal będzie się powiększał, bo ja myślę, że teraz w ogóle wsparcie Iranu jako tego państwa, które no, najbardziej chyba rozwinęło tą technologię Keshe, to w zasadzie stawia w zupełnie innym świetle, ponieważ na chwilę obecną praktycznie rzecz biorąc cała polityka związana właśnie z wojną, a więc te wszystkie potencjalne, może inaczej standardowe zabawki Amerykanów czy też NATO, no są teraz właściwie, tak jak powiedziałem, z nazwy zabawkami i sojusz polityczny między takimi narodami jak Wenezuela i Iran no jest bardzo istotny dla samego oporu przeciw syjonistom, bo no, wydaje się, że kres NWO jest już niemal przesądzony, ale póki co jeszcze no, oni nie zaczęli tak mocno. Zresztą ja myślę, bo pokażę wam w przyszłym tygodniu bardzo ciekawy materiał. Dzisiaj już chyba nie dam rady tego, bo nie zdążę tego pracować. W każdym bądź razie ważne jest to, że właśnie ci liderzy, którzy najgłośniej krytykują NWO, są jeszcze dalej w pełni sił i jednoczą się, i też to, o czym mówiłem w kilku innych programach, mianowicie na tym, co się dzieje, na tym tak zwanym Stowarzyszeniu Państw Niezależnych, który przewodzi właśnie Iran,
w tym roku. No, tam dochodzi też do takich już konkretnych deklaracji w celu utworzenia jakichś takich struktur zamiennych dla tego, co planują syjoniści. Także to są bardzo dobre wiadomości. Z tego należy się cieszyć. Przejdźmy dalej. No, Syria. Oczywiście muszę omówić ten region tradycyjnie, bo wiecie, że tam się nieciekawie dzieje ostatnio. Dalej trwają ostrzały takie, no, wzajemne. No, trudno powiedzieć, na ile jest to oczywiście prawda, co mówią media mainstreamowe, że to tutaj Syria jest prowokatorem Turcji i że w zasadzie jest to jasne dla wszystkich, że zmierzają oni do jakichś prowokacji względem Turcji. No, sekretarz generalny ONZ-u ostrzegał wcześniej, nawiązując właśnie do ostatnich incydentów zbrojnych, że konflikt w Syrii zagraża stabilności całego regionu. Zaapelował też o wstrzymanie dostaw broni do tego kraju. Podkreślił, że polityczne rozwiązanie jest jedynym sposobem na zakończenie tego konfliktu. No a jak wiecie, konflikt, no, eskaluje się, a więc to ciśnienie tam narasta. I też znalazłem taką ciekawą informację o tym, co powiedział sam prezydent Assad, właśnie krytykując oczywiście syjonistów za prowokacje, bo ja nie sądzę, że ten prezydent dążyłby do jakiegoś zbrojnego konfliktu, tylko myślę, że raczej byłby skłonny rozmawiać, ale ja sądzę, że syjoniści już nie chcą dłużej czekać, stąd po prostu takie prowokacje, i nie zdziwiłbym się, gdyby ta prowokacja doprowadziła do szerszej tutaj jakiejś konfrontacji. Ale pamiętajcie, że Syryjczycy są mocno wspierani przez Iran. No, jeżeli jest to prawdą, o co się teraz mówi o potędze technologicznej Iranu, to w zasadzie chyba nic Syrii nie zagraża. Jeżeli deklaracje prezydenta Iranu, które niejednokrotnie powtarzałem, a więc to, że oni się włączą w jakąkolwiek agresję na Syrię, no, to powinno jakby rodzić takie zapewnienie, że no, do eskalacji czy też do wojny nie dojdzie, gdyż Iran na to nie pozwoli. No ale jak widzicie, syjoniści, mając świadomość tą, że Iran posiada taką technologię, mimo wszystko prowokują. Także nie wiem, czy Kesze, nie wiem, czy też ludzie, którzy patrzą na to z boku, do końca też wiedzą, co Amerykanie posiadają, bo to, że antygrawitacja, to, że wolna energia, to jest w pewnym sensie nowość na świecie, to ja jednak sądzę, że Amerykanie mają dalej bardziej zaawansowaną broń i technologię. I no, pytanie, czy tylko ośmielą się tego użyć, bo to, co jest na pewno widoczne, to jest to, że ta retoryka, która pojawiała się w ostatnich miesiącach, właściwie przez już dobry rok, w mediach, a mówiąca o tym, że Iran jest potencjalnym zagrożeniem, no po prostu ucichła. No już się nie mówi tyle o Iranie, co się mówiło miesiąc temu, czy też rok temu. Teraz uwaga skupia się na Syrii. Trudno powiedzieć, co z tego wyjdzie. No na razie, jak widzicie, z tego tygodnia mamy tylko informacje na temat tych wzajemnych ostrzałów i jakichś takich obustronnych deklaracji. Przede wszystkim interesujące są te idące ze strony Turcji. Niby nie chcą wojny, ale już tam są przygotowani, czołgi stoją na granicy, a jak dobrze wiecie, Turcja jest mocno inspirowana syjonizmem i ja myślę, że to jest też część gry, żeby tutaj w jakiś sposób wyprowadzić tą Turcję z równowagi, przepraszam, Syrię. Kolejny temat, jak już było troszeczkę powiedziane o Iranie, mieliśmy też w tym tygodniu ciężki atak informatyczny, hakerski. Według przedstawiciela przemysłu naftowego Iranu, Izrael przeprowadził atak na sieć komputerową platform wiertniczych. No ale jak podaje Teheran, udało się odeprzeć ten atak.
powiedziano tutaj jeszcze, że atak był prowadzony przez minione 2 tygodnie przez Chiny i że był wymierzony przeciwko systemom łączności sieci komputerowej platform. Znaczy przez Chiny w sensie drogą jakby internetową poprzez Chiny, ale tutaj pojawiło się bezpośrednie oskarżenie właśnie Izraela, ponieważ Zachód zarzuca Iranowi potajemne prowadzenie prac nad bronią, Teheran zaprzecza, także takie tutaj wyjaśnienie się pojawiło, nie wiem, tej prowokacji, tego całego, tej próby włamań. No, strona irańska wielokrotnie oskarżała służby wywiadowcze Amerykanów, Izraela i Wielkiej Brytanii o sabotowanie programu badań oraz różne inne działania właśnie na płaszczyźnie internetu, które mają po prostu na celu w jakiś sposób zdestabilizować kraj. No, dobrze, że się obronili. Chyba jeszcze tylko tak zostało im zaatakować. Jestem ciekaw naprawdę, czy dojdzie do tej wojny z Iranem i czy ta potęga Iranu, która rośnie w tej chwili na wolnej energii i na tej technologii, to będzie taką już jawną, takim jawnym ostrzeżeniem dla syjonistów, że lepiej, żeby nie podchodzili, że to się już kończy, era syjonizmu i plany globalistów nie mają szans istnienia. No, jestem ciekaw. Mam tu jeszcze, ponieważ troszkę mówimy też półsłowem o Izraelu, to, co mnie zainteresowało również, to jest wypowiedź tego pana. Wy go bardzo dobrze chyba znacie. O, chyba go nie mam. Zniknął. O, nie mam. Kurczę. Chodzi mi o Henry'ego Kissingera. No cóż, gdzieś mi tu zniknął. W każdym bądź razie Kissinger jest autorem nowego wywiadu. Zresztą dajcie mi sekundę. Dla tych, którzy może nie wiedzą, kim jest ten pan, to go pokażemy. On jest jednym z architektów kontroli i jego wystąpienia z reguły traktowane są niemal jak przepowiednie, jak po prostu konkretne zapowiedzi. I wydaje się, że to, co powiedział teraz, no jest szokujące. A o co chodzi? New York Times cytuje Kissingera słowo w słowo. W ciągu 10 lat nie będzie Izraela. I kto to mówi? Właśnie on. I jego oświadczenie jest jednoznaczne i kategoryczne. Nie mówi, że Izrael znajduje się w niebezpieczeństwie, lecz można go ocalić przy pomocy dodatkowych bilionów dolarów i zmieść z powierzchni ziemi jego wrogów przy użyciu siły zbrojnej. Nie mówi też, że jeśli wybierzemy koleżkę Netanyahu, Mita Rumneya, czy to Izrael jakoś przetrwa. Nic na ten temat nie mówi, nie oferuje żadnego wyjścia z sytuacji. Po prostu stwierdza fakt, do 2022 roku Izraela nie będzie. Ja dzisiaj troszeczkę rozmawiałem z Marcinem Dachterą. Kiedyś robiliśmy program właśnie o tym, że jednym z planów, elementów planów z kabalistów jest użycie Izraela, w sensie poświęcenie Izraela, czyli to, co wielu obserwatorów no, interpretuje, oczywiście to jest wojna, właśnie Iran-Izrael, w której Izrael po prostu no, przestałby po prostu istnieć. I to jest chyba to, co Kissinger może miał na myśli, ponieważ ja nie widzę żadnej innej, na chwilę obecną przynajmniej, takiej perspektywy, jakoby miało to doprowadzić do takiego, a nie innego wydarzenia. Zresztą 10 lat, no to jest jeszcze szmat czasu. W każdym bądź razie potencjał do takiego faktu istnieje obecnie. Zresztą pamiętacie, zresztą widzicie, bo to cały czas jest pokazywane nawet w mainstreamowych mediach, a więc to jak Izrael, to tak jak Iran odnosi się do samego, do Izraela i też ta ich wzajemna pseudoprzyjaźń, która no, nie układa się chyba od zawsze.
Także może to, tutaj o to chodziło. W każdym bądź razie jest to o tyle ciekawe, bo Kissinger jest jednym z architektów i też jednym z największych zbrodniarzy, którzy mają bezpośredni wpływ na to, co się na świecie dzieje. I no, takie, a nie inne oświadczenie może troszeczkę wielu ludzi zaskoczyć. Jestem ciekaw, jak tam sami Żydzi zareagowali na to, co on powiedział. Ale tu jest też taka informacja, że 16 agencji wywiadowczych zgadza się co do tego, że Izrael nie może skutecznie przeciwstawić się nadchodzącej, niszczącej sile ruchu propalestyńskiego, w skład którego wchodzą też Arabska Wiosna, Przebudzenie Islamskie oraz wzrost siły Islamskiej Republiki Iranu. Na koniec dochodzimy do mniej oczywistego, lecz najważniejszego powodu, dlaczego Kissinger i CIA wypinają się na fakt implozji Izraela, czyli bezwzględne rozpowszechniająca się wiedza o tym, że Izrael i jego poplecznicy, a nie radykalni muzułmanie, przeprowadzili ataki fałszywej flagi 11 września. Także jest tu uwzględniona również i taka informacja. To jest ciekawe, słuchajcie, że same agencje wywiadowcze, które oczywiście maczały w tym palce, również używają tego argumentu, tłumacząc to, że Izrael rzeczywiście prawdopodobnie nie ma szans. Zresztą to chyba nie jest celem Izraela przetrwać, bo jak wiecie, to jest państwo bardzo mobilne i ich przedstawicieli mamy niemal w każdym państwie i na odpowiednich kierowniczych stołkach, bo ja polecam film Kazarian. Nie pamiętam, jak to było właśnie, Kazarian Teorii, coś takiego było właśnie na temat samej genezy powstania państwa Izrael i w ogóle Izraela. Także ja myślę, że to jest wliczone oczywiście w tą wielką przepowiednię, bo tam w tych wszystkich pismach typu Biblia, Koran, jest tam w Apokalipsie ładnie napisane, jak to wszystko ma wyglądać. Oczywiście wierszykiem i tak bardzo poetycko, ale to wszystko przede wszystkim jest teraz widoczne, chociażby w polityce, że no Izrael dąży do jakiejś anihilacji, praktycznie rzecz biorąc. Wydaje się, że Izrael jest uwielbiany i kochany, ale prawda jest inna. Pojawia się coraz więcej sygnałów o tym, że jednak państwa mają jakiś taki wrogi stosunek do polityki uprawiania Holokaustu, czy też do innych różnych takich wystąpień agresywnych Izraela, bo to przecież małe państwo, a ja twierdzę, że mówi się o nim no, w skali świata bardzo dużo, dużo częściej na pewno jak o Polsce, czy o Hiszpanii i tak dalej. Zresztą w naszych mediach to bardzo wyraźnie widać. Bardzo się promuje Izrael u nas. Też pojawiają się głosy, że właśnie w przypadku takiego ataku, czy też wojny, no Izrael się przeniesie tutaj do Polski. Zresztą mamy rząd prawie skonstruowany z samych syjonistów i w zasadzie nie zdziwiłbym się, gdyby oczywiście taka przesiadka z państwa na państwo polskie miałoby miejsce. Także no, Henry Kissinger jako wizjoner w tym sensie zapewnia nas, że Izraela nie będzie. No, według niektórych Izrael jest źródłem wszelkiego zła i tak dalej, ale ja już nie będę tego oceniał. Wydaje się, że po prostu tak jest, ale czas pokaże. Kolejna rzecz, którą mnie jeszcze dzisiaj zainteresowała, to tylko tyle chciałem wspomnieć. W zasadzie to jest właśnie o przyspieszeniu czasu. Nie wiem, czy na pewno chyba to odczuwacie, jak czas przyspiesza, jak te wydarzenia po prostu się nam coraz większe, coraz bardziej skomplikowane, coraz bardziej gwałtowne i we wszystkich aspektach, tak jak pokazywał to dzisiaj ten film, to wszystko narasta, to wszystko przyspiesza. No i pojawiło się takie odczucie u wielu ludzi, którzy właśnie w ostatnich kilku latach zaczęli odczuwać zmianę jakby w postrzeganiu czasu. Dni i miesiące lecą tak szybko, że piątek czasami wydaje się drugim dniem. Ja osobiście powiem, że no, jak robię te programy i tak za każdym razem staram się do nich przygotować, to też tak widzę, że no, tydzień jakby trwa teraz 4 do 5 dni i tak to jest takie moje odczucie.
No, ale też pojawiają się ciekawe opinie specjalistów, którzy tłumaczą ten fenomen na przykład tak, że im starszy człowiek, tym szybciej wydaje mu się, że upływa jego życie. Teraz jednak szybki upływ czasu zauważają nie tylko ludzie starsi, ale nawet młodzi, więc można już zadawać pytanie o to, czy nie dzieje się coś z czasem. No, percepcja upływu może być w jakiś sposób zaburzona podobno, na przykład poprzez tak zwane abstrakcyjne zdarzenie, jakie jest umieszczenie Ziemi we wnętrzu wielkiej osobliwości kwantowej. Oczywiście dla mnie fizyka kwantowa jest taką nauką troszeczkę bajkową, no ale często służy ona do tłumaczenia tego typu fenomenów. No, można sobie też wyobrazić, że czas wewnątrz takiej bańki, jak to tu było opisane, bańki kwantowej, biegnie inaczej, no, trochę takie zawiłe, zagmatwane, ale są jeszcze inne ciekawe wyjaśnienia tego, mianowicie to, że niektórzy twierdzą, że jest to wywołane przez harp, że jest to wywołane w jakiś sposób na drodze eksperymentu, czy też nie wiadomo czego. Oczywiście ja mam zdanie troszeczkę inne. Niektórzy twierdzą, że jest to związane z pulsem ziemskim, a więc często z rezonansem Schumana, który wzrasta. I tutaj mój apel i prośba. Mam tu przyjaciela, z którym prowadzę badania, bardzo się interesujemy tym i szukamy właśnie informacji na temat wzrastającego pulsu, a przede wszystkim chcemy wiedzieć, ile on wynosi obecnie, ponieważ no, wydaje mi się, że to jest odpowiedzią na to odczuwanie przyspieszania czasu. Też jakby ilość wydarzeń, na które ma wzrost świadomości, też może mieć taki wpływ, ale ja myślę, że też musi być jakaś fizyczna podstawa tego, także jeżeli ktoś ma jakieś badania na temat obecnego pulsu ziemskiego, to proszę mi tu przesłać na kontakt@wolnaludzkość.pl. Ja bardzo chętnie się z tym zapoznam i zrobię o tym program jakiś osobny, bo ja sądzę, że to postrzeganie czasu jest już fenomenem zauważalnym przez coraz więcej ludzi i to też daje do myślenia, że naprawdę coś się dzieje w takiej właśnie sferze umysłowo-duchowej, tak powiedzmy, bo to, że wydarzenia to jedno, ale też postrzeganie pewnych rzeczy też jest u niektórych ludzi, no, zmienia się, jest to właśnie związane właśnie z tym postrzeganiem czasu. Na koniec zachęcam wszystkich do czytania wiadomości na naszym portalu polskaświadoma.pl. Staram się tu koncentrować no, wszystko to, co najistotniejsze z tego, co się dzieje na świecie. Proszę Was też o polecanie naszej strony innym i też mamy tutaj czat, który będziemy testować w najbliższym czasie, także polecam Wam potestowanie, podyskutowanie sobie na naszym czacie i przede wszystkim rozmowę, dyskutujcie właśnie chociażby o tym, jak odczuwacie czas i jak w ogóle się czujecie, bo ja myślę, że niedługo ten czat live streamowy zostanie wyłączony, bo on jest taki trochę niefunkcjonalny i dlatego proszę Was też o to, żebyście już powoli przesiadali się na ten czat Wolnej Ludzkości. On będzie oczywiście zintegrowany, on jest już w sumie zintegrowany z całą platformą, bo jak wiecie, dążymy do tego, żeby to wszystko działało w jednym systemie, także proszę Was o testy niedługo. Oczywiście jakaś tam wersja finalna tego czatu, będzie więcej grup i tak dalej, ale na chwilę obecną wygląda to tak, jak wygląda. Także ja myślę, w tym programie to byłoby wszystko. Zapraszam jutro na rozmowy zaawansowane. I jeszcze taka informacja, słuchajcie, bardzo teraz ciężko pracujemy, w sensie dalszego rozwoju. Mamy bardzo dużo nowych pomysłów i no, ja jeszcze na razie nic nie będę mówił, bo tak się umówiliśmy, że niech inni myślą, że my stoimy w miejscu, a my zaskoczymy Was już niebawem. Znowu czymś nowym i znowu czymś naprawdę konkretnym, także Wolna Ludzkość dalej będzie robić to, co robi. Moje programy oczywiście regularnie i dalsze następne programy również w nowej ramówce, ale to już tajemnica, jaki charakter
jak to będzie wyglądać. Na pewno się nie zawiedziecie, także zapraszam do oglądania i do polecania naszych filmów oraz naszych stron. Z tej strony, z mojej strony to już byłoby dzisiaj wszystko, także dziękuję Wam za udział i zapraszam Was za tydzień. Do zobaczenia.